Są w naszym studio goście, pan Andrzej Gawron jest osobą, która nas w każdym mieście i w każdym punkcie musimy mieć kogoś, kto nas po tym mieście oprowadzi, który nam opowie, co w tym mieście jest. A wczoraj byliśmy bardzo zaskoczeni, bo pan Andrzej Gawron niedaleko stąd, w Pawełkach, w ośrodku, powiedział, będzie spotkanie. Myśleliśmy, że to będzie niewielkie spotkanie. Okazało się, że właściwie można powiedzieć kilkadziesiąt osób uczestniczyło w tym spotkaniu z nami. Dzięki temu poznaliśmy w pigułce szybko przy ognisku również, co tutaj się dzieje. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Wnet. Poranka Wnet w Radiu Nadzieja, Radiu Warszawa i w Radiu Wnet. Mamy porozmawiać o gospodarce. Słyszeliśmy o... Dziękuję bardzo za wczorajsze przyjęcie i za to, że dzisiaj możemy być pod Złotą Podkową. Złotą Podkową. Wczoraj byliśmy na ośrodku szkolno-młodzieżowym na Pawełkach. Miejsce bardzo piękne. Zapraszam wszystkich, którzy będą w okolicach Lublińca. Jest to nocleg, który jest w środku lasów i rzeczywiście to można doskonale wypocząć. I pooddychać, zagrać w tenisa, ale żeby grać tego w tenisa, żeby odpoczywać, trzeba na to wszystko zarobić. Jak zarabia się w Lublińcu? No zarabia się w Lublińcu ciężko. Powiem tak, że no czasy może kiedyś były lepsze. W tej chwili rzeczywiście, jak już tutaj pani przedmówczynia mówiła, pani Irena, jest sytuacja taka, że ten handel, który się kiedyś w Lublińcu toczył, tutaj gdzieś w tych okolicach rynku, w tych dróżkach, które dochodzą do rynku, umiera. Są te sklepy wielkopowierzchniowe, które niestety no są takim lejem wysysającym kapitał z naszego miasta, tak? Tutaj można przejść niedaleko w jedną ulicę, w drugą i zobaczyć, ile punktów handlowych jest zamkniętych, ile jest lokali handlowych do wynajęcia. Może to jest taka specyfika czasów, ale wydaje mi się, że jednak w Lublińcu, który ma ponad 20 tysięcy mieszkańców, ilość tych sklepów wielkopowierzchniowych jest jednak troszeczkę za duża, tak? Są oczywiście takie elementy tutaj biznesu większego, które się rozwijają i to jest na plus i dla samorządu, który tutaj działa, jest specjalna strefa ekonomiczna w Lublińcu przy ulicy Klonowej, gdzie powstają nowe miejsca pracy, powstają nowe fabryki, ale no, ten handel tutaj jednak obumiera, tak? Ten kapitał, który jest w Lublińcu, zostaje jednak wyprowadzony na zewnątrz. Może trzeba pomodlić się do świętego Mikołaja, który jest patronem najstarszego kościoła w Lublińcu. Ale liczy się też modlitwa i czyn. No, modlitwą, samą modlitwą, jednak czynem też trzeba zdziałać tutaj coś, żeby władze jednak bardziej doceniały, może wspomagały przedsiębiorców lokalnych, ale, bo to też jest dobra inwestycja. Ale mówimy o władzach, a pomówmy o sobie. Co pan tak robi? Ja od 20 lat prowadzę firmę tutaj właśnie w Lublińcu. Jest to firma z branży usługowo-handlowej, telekomunikacyjnej, systemów zabezpieczeń i rzeczywiście no, na tych przestrzeni 20 lat mogę widzieć właśnie, jak ta sytuacja gospodarcza Lublińca się zmienia. Tak? Obok mnie został zamknięty sklep, który jeszcze nawet dłużej prowadził działalność niż ja. Niestety, no, warunki handlowe zmusiły go do tego, żeby jednak zakończyć działalność. Zakończyć działalność? Tak, niestety, taka jest realna sytuacja tych małych firm jednoosobowych, kilkuosobowych, handlowych szczególnie, które tutaj w Lublińcu funkcjonują. A co mogłoby to zmienić? Co mogłoby zmienić? Moim zdaniem można podjąć przez władzę różne działania, tak? Można na przykład stworzyć tutaj inkubator przedsiębiorczości, gdzie taki inkubator na przykład jest w Kluczborku, jest w Tarnowskich Górach, jest w Częstochowie. Na pewno by to wspierało tych ludzi młodych, którzy chcą założyć swój własny biznes. Można by pomyśleć o jakichś instytucjach kredytów, gwarancjach kredytowych, tak? Powiązanych z samorządem. Powiem taki przykład z ostatniego tygodnia. Przez tydzień załatwiałem odnowienie kredytu obrotowego w banku, gdzie 20 lat mam konto bankowe, tak?
przez tydzień zbierałem dokumenty, zaświadczenie o zaniegraniu z podatkami, zaświadczenie z ZUS-u, tak, że mam zapłacone ZUS, chociaż ten bank ma wgląd w moje konto, widzi, że płacę podatki w terminie, widzę, że płacę ZUS w terminie, a mimo wszystko jest takie utrudnienie, po prostu biurokracja, no do potęgi można powiedzieć. Zresztą z tym prawdopodobnie się większość przedsiębiorców boryka. Może tak nawiążę do afery Amber Gold, tak, 2 lata firma pana prowadzącego Amber Gold nie płaciła podatków, nie była zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym, ale to było działalność na większą skalę, tak, a mali przedsiębiorcy niestety nawet jeżeli chcą odnowić kredyt, muszą mieć zaświadczenia z wszelkiego rodzaju instytucji. Tak, tak jest. I co z tym zrobić? Co z tym zrobić? No tak jak mówię, no władza jednak samorządowa ma tutaj duże pole do popisu. Można wspierać lokalnych przedsiębiorców w przetargach i robić to zgodnie z prawem. Nie musi być tak, że firma wygrywa przetarg tutaj z drugiego końca Polski, gdzie są dodatkowe koszty transportu i dzieje się tak nie wiadomo dlaczego. Tak, to wszystko w rękach gospodarzy, żeby to wszystko pozmieniać. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za... również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pan Andrzej Gawron był naszym gościem. Radio Poranku.